Dzień dobry kochani, oto przegląd lutego, cykliczne podsumowanie miesiąca. Ja nazywam się Jacek Napora, to jest kanał pod Naporem. Zapraszam do oglądania na przykład recenzji serialu, który widziałem w lutym, ale nie będę o nim mówił, w razie czego tacy właśnie jesteśmy. Luki Guadanino, pierwsza rzecz, o jakiej chciałem powiedzieć, to sen wioski Ding fantastyczna powieść, wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy i to mi się trochę kojarzy no, z misyjnością i tak dalej, bo to jest tak jak sama nazwa wskazuje Państwowa Instytucja. Jen Lienke jest pisarzem cenzurowanym w Chinach i bardzo dobrym przy okazji. Gdyby tak patrzeć tą optyką właśnie, co powinno się czytać, jaka jest misja tych, którzy zarządzają kulturą i też piszą książki, to widzę taką rzecz jak sen wioski Dink na liście lektur, gdyby tylko pomyśleć o lekturach jako o czymś, co rzeczywiście jest czytane. System komunistyczny w Chinach zmuszał biednych ludzi do tego, żeby chcąc kupić sobie szampon, musieli sprzedawać krew. W warunkach sanitarnych domyślamy się, jakich, raczej złych, jak sobie powtórzycie tak kilkakrotnie sprzedawanie krwi, to prędzej czy później dojdzie was to uczucie, które towarzyszyło mi przez większość czasu czytania tego, tej powieści. Jest to absurd, jest to paradoks, jest to świetny temat na powieść, bardzo dobrze to wykonane. Oczywiście moglibyśmy się zastanawiać, kto lubi przygnębiające rzeczy czytać, ale właśnie ratuje to ten czarny humor, taki jak na przykład, że co możemy zrobić, jeśli jesteśmy już skazani na śmierć? Możemy zainteresować się kupnem jak najlepszej trumny. Też próbuje ten pisarz uchwycić pewien moment, kiedy coś, jak właśnie w epidemii czy w pandemii, jak, jak mamy w ciągu ostatnich miesięcy, mogłoby się zdarzyć coś, co y, pozwala wyjść poza te ramy, które są, jakiekolwiek by one nie były. Tutaj akurat jest to miłość pomiędzy ludźmi, którzy nie powinni y, z perspektywy takich norm obyczajowych być ze sobą, ale są, ponieważ czeka ich śmierć, najpewniej. Chociaż wszystko może wiadomo, jakimś cudem się nie dokonywać. Jest to mocne, polecam bardzo. Teraz rzecz z innej beczki, ponieważ na Netflixie rzucił mi się w oczy film dokumentalny: Skandal Evenement Molesty. Chyba tak to szło. W każdym razie o Moleście Evenement, jednym z największych polskich rapowych zespołów, których dzisiaj już prawie pewnie nikt nie słucha, oprócz starych dziadków, którzy słuchali tego w młodości. Przyznam szczerze, że pochodzę z prowincji i jeszcze w latach 2008-9 jak się szło ulicami gdzieś w małym miasteczku na opolszczyźnie jak w moim przypadku i widziało się grupy nastolatków to ciężko było nie zwrócić uwagi na to że powtarzalność Wykonawców i utworów była taka, że nie dało się tego nie znać, nie dało się później tego nie nucić i właściwie też nie słuchać samemu. Jak to często bywało w mojej przeszłości, nie jest mi w żadnym stopniu wstyd, bo zresztą wstyd za, nie wiem, niepoprawny język, za wulgarność, za inne rzeczy, które prześwitują z piosenek Molesty event, Mówimy tutaj teraz o takim właśnie świątobliwym czytaniu tekstów kultury. Byłoby także, czy odsłaniałoby nam ten problem, o którym jest faktycznie dokument skandal molesty. Czyli o tym, jak ci młodzi artyści w latach 90. byli traktowani przez warszawskich możnowładców muzycznych, że przychodzili dresiarze. To co z nimi zrobić? Zrobić z nimi na przykład to, żeby uwiązać ich na umowę na lata w zamian za grosze. Znakomita rzecz, całkowicie, i myślę, że ten prosty film dokumentalny, który nie jest jakimś life changerem, w żadnym wypadku, chociaż może dla kogoś, kto jest związany nostalgicznie i jakoś emocjonalnie z tym zespołem, z tą muzyką, pojawiają się też inni artyści tego okresu, czy istotni dla tamtego okresu. Jest to bardzo dobre doświadczenie, jeśli ktoś by chciał. Jeśli ktoś by nie chciał i właśnie odczuwał pewien rodzaj takiego, nie wiem, no, złego nastawienia, kiedy się słyszy te stare kawałki, które wiadomo, w pewnym sensie się zastarzały, ale myślę, że jak ktoś jest fanem rapu, to nadal słucha skandalu na przykład. Kolejna rzecz na liście, to żart Milana Kundery, czyli zwycięzca plebiscytu na książkę, lektura miesiąca lutego organizowanym na grupie na patronach i. Powiem wam, że z trzech książek Milana Kundery, jakie ja czytałem do tej pory, czyli tam nieznośna lekkość, bytu, nieśmiertelności, to uważam żart za najsłabszą powieść, za najbardziej niedojrzałą i wytrzymującą próby czasu, ale spieszę tłumaczyć, ponieważ to jest uwielbiana książka, to na pewno jak wejdziecie na Lubimy Czytać, zobaczycie te wszystkie dziewiątki, dziesiątki arcydzieło o komunizmie, nikt lepiej nie napisał, to ja potroszę bym to może jakoś tam podzielał, że faktycznie daje to nam dobry obraz tego, jak się doświadcza tego systemu, ale gdy idzie o to doświadczenie, to dosyć prędko miałem takie poczucie, że Olga Tokarczuk miała rację. Już dawno nie myślałem o Oldze Tokarczuk, ale to to całe mówienie o tym, że warto by było czasem odpuścić to, co w nas i to, co nasze, to może by się skończyło dużo lepiej dla no i czytelników choćby, żebyśmy próbowali rozszerzyć tę optykę. Tutaj mamy taki przypadek dosyć tradycyjny, gdzie główny bohater, oczywiście nawet nie musimy go lubić, albo może nie powinniśmy, opowiada nam ze swojej perspektywy, jak to system... Totalitarnego, tak przeżuwał, przeżuwał, wypluwał, wiadomo, polityczne, dużo nawiązań literackich. Ludzie lubią to rozszyfrowywać, tak sądzę, czytelnicy, ale element tak często spotykany w przypadku starszych pisarzy, oczywiście on był młody, jak debiutował tutaj, ale to jest ta mentalność, powiedzielibyśmy takich, no. bumerów, tak? Chyba tak, chyba kundera by pasował do tego. Miłość jest najważniejsza. I to jeszcze miłość taka. Przede wszystkim cielesna, bo główny bohater żartu tak właściwie się nie potrafi zakochać, albo może nie chce. Kundera robi z tego fantastyczną rzecz, tak paradoksalnie, bo da się to złożyć w ten sposób, że zupełnie tak jak zdradzał różne idee na, dro na drodze swojego życia, tak samo zdradzał, czy właściwie nawet nie dopuszczał do tego, aby potraktować jakąś kobietę jako. Sensowny obiekt do zakochania się w nim. Bo trochę tym językiem byśmy tutaj operowali. Czasy się, się zmieniają w tym przypadku i może tam parę lat temu bym powiedział bardzo dobra rzecz. Dzisiaj co najwyżej niezła. No i teraz, jak już dostało się po głowie patronom i patronkom za to, że polecili mi przede wszystkim książkę, która mi się nie podobała, to na drugim miejscu, a drugie miejsce też obowiązywało mnie jako czytacza literatury, czyli żyjąc, stracimy życie Marii Janion, zdobyło drugie miejsce i fantastycznie, świetnie jest to książka wspaniała. I chcę o niej nagrać odcinek, więc na razie powiem, że jeśli fascynuje was. Myślenie od romantyzmu, a nawet wcześniej, aż po współczesność to ta książka to przelatuje. Takimi kontekstami porusza się Maria Janion w sposób tak arcy-sprawny i tak treściwy, że jest to nie, nie do przebicia. Gdyby się urodziła w Ameryce, Susan Zontak byłaby tak nie wiem, pewnie zakochaną w Janion. Tak, tak się zdaje, że. że yy, ta figura jest tak silna i powinna być tak silna w polskiej kulturze, że tutaj się tylko skanduje: Maria Janion, Maria Janion, wielka postać. Będzie o tym gadane jeszcze. Zachowując taki sposób koziołkowania pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi wrażeniami, to wracamy do negatywnych i do Malcolma i Marii, czyli nowej produkcji człowieka odpowiedzialnego, i także ludzi odpowiedzialnych po części za euforię, która, jak powiedziałem w ostatnim odcinku serialowym, nie podobała mi się. Tutaj też sądzę, że tego filmu się nie dało w 4 miesiące zrealizować, bo tyle słyszałem, był realizowany może nawet od początku do końca. Nie jest to aż tak ważne. W każdym razie jest to kameralny film. Opowiada o kryzysie takim, powiedzmy, w związku pomiędzy reżyserem uznanym, bardzo inteligentnym, bardzo żywiołowym, pewnym siebie i jego dziewczyną, którą gra Zendaya, uwielbiana przez wszystkich na tym, świecie. Oczywiście odbiorę w cudzysłów i trochę sobie żartuję. W każdym razie y, ta dwójka próbuje zrobić coś bardzo ambitnego i najgorsze jest to, że po nich widać strasznie to, że oni chcą zrobić coś bardzo ambitnego, że oni w każdej chwili, kiedy mówią jakiś tekst albo patrzą na siebie, to oni tak naprawdę nie mówią tego tekstu szczerze, ani nie patrzą na siebie szczerze, tylko myślą sobie zbyt dużo ambicji, zbyt gęsty tekst, zbyt teatralne to przedstawienie, to trochę próbuje nie wiem, wrócić do żywych taką konwencję albo takiej ery Hollywood, jak pamiętacie, z tramwaju zwanego pożądaniem, albo tradycję teatru, telewizji, który zresztą w Ameryce chyba nie jest aż tak popularny jak w Polsce i wychodzi z tego naprawdę coś, co mnie albo bawiło, wtedy kiedy nie miało, rzecz jasna, albo tak smuciło, że trochę tracę czas. Ale wiem też od niektórych osób, że się może podobać i że to mimo wszystko zachowuje pewien potencjał literacki, bo sobie tak myślę też, że gdyby to było wydane jako dramat i jako książka, dramat, rozpisane role, byłoby to na pewno lepsze, bo ten tekst jest dobry. Tylko, że próba przerobienia go w taki jak najszybszy, powiedzmy, sposób nie wyszła. I jest to strasznie przykre dla mnie, niestety, ale. Może wam przypadnie do gustu. Kolejny przypadek też jest, czy był ambicjonalny, bo Quentin Mayazou w 2006 roku we Francji wydał książkę Po skończoności, która zyskała sobie taką opinię, zawartą na czwartej stronie okładki polskiego wydania Alana Badiou, czyli jednego z najciekawszych i najsłynniejszych współczesnych filozofów, który napisał takie oto słowa o tejże książce dosyć młodego filozofa. Nie jest przesadą stwierdzenie, że Quentin Mejazu otwiera w historii filozofii nową drogę. To zupełnie tak, jakby o tym nieszczęsnym Malcolmie i Marie, na przykład Roman Polański, oczywiście tam wiadomo, niepoprawne teraz politycznie nazwisko, powiedział namaszczam was to wy możecie teraz robić te wielkie kameralne filmy bo ja już będę odchodził jako starszy człowiek ale to się nie, nie zdarzyło w tamtym wypadku a tutaj myślę że to jest rzeczywisty rzeczywista nowa droga no zresztą realizm spekulatywny o którym może niektórzy z was słyszeli to jest wynalazek Quentina Mezyu ktokolwiek i cokolwiek wytwarza nowego dziś warty jest uwagi nawet jeśli byśmy się z nimi czy z tą osobą nie zgadzali? Zdaje się, że każdy poważny projekt filozoficzny w naszych dziejach miał w sobie ten aspekt mocno krytyczny i odróżniający się od całej reszty. Tutaj rzecz by dotyczyła tego, że w historii filozofii po nastąpił taki zwrot, że o pewnych rzeczach nie rozmawiamy: o takich rzeczach, które kojarzą się jakoś z metafizyką, czy z nawet ontologią, z pytaniem. Czy z serią najważniejszych pytań dla choćby nie wiem, greckich filozofów, czym jest człowiek, czym jest byt, czym jest świat, czym jest rzeczywistość. Dla filozofów to było ważne do momentu, kiedy okazało się, że no niewiele nam z tego wychodzi. To, tak powiedzmy, dla Quentina Mejazu. Pora wrócić do tych pytań, ustalając sobie kilka przynajmniej tych, tych ściśle pewnych rzeczy, takich jak fizyka czy matematyka. Dlatego mamy tutaj wszystkie te liczby, ponieważ nie możemy ufać filozofom, którzy sądzą, że wszystko jest subiektywne, wszystko jest relacyjne, że przez moje wyobrażenie świat staje się taki albo inny i że to wszystko jest bajka na resorach dla Quentina Mayazu, który uważa, że yy, wiele wskazuje na to, że mimo przypadkowości, mimo chaotyczności, która stoi za wszystkim, co widzimy i cała przygodność naszego życia, istnieją niepodważalne prawa albo podważalne wtedy, kiedy akurat Fizyka przestałaby działać. Wtedy możemy się cofnąć, zreformować coś, ale do tego momentu możemy w to wierzyć. Filozofowie niektórzy, czy wielu filozofów pokantowskich i współczesnych także myślicieli, nie chcą rozważać nad tematami na sposób spekulacyjny, czyli wyobrażać sobie, że czy coś stoi za tą rzeczywistością innego niż do tej pory myśleliśmy albo na co nie mamy danych. Załóżmy empirycznych. Dla Quentina Mejazu zaczyna się ta droga od stwierdzenia, że prawa fizyczne są i być może będziemy je reformować, jak to się dzieje w nauce, ale możemy bawić się w spekulacje nad naturą rzeczy, by tak to powiedzieć. Ktokolwiek chciałby się wybrać w taką podróż filozoficzną, ma do tego odrobinę kompetencji, bo pewnie trzeba odrobinę tej kompetencji mieć i chęci. To z pewnością to jest jak przyglądanie się komuś, kto właśnie się tam wykłóca z kimś. Jest to bardzo dobre uczucie, bardzo odświeżające dla mnie, jako wielbiciela wielu tych filozofów, których tutaj albo bezpośrednio, albo pośrednio krytykuje Quentin Meyazu. Nie trzeba się aż tak bardzo ze wszystkim zgadzać, czy od razu wyrokować, kto ma rację, bo to nie, nie ma aż takiego sensu, jak przyjemność wymiany zdań, wymiany poglądów na na rzeczy, które przecież nie są, nie wiem, sprawą życia i śmierci, tak naprawdę, czy będziemy o metafizyce dyskutować w taki czy inny sposób. Oczywiście, gdzieś tam konsekwencje mówienia w taki czy inny sposób mogą dotrzeć nas do jakiegoś kataklizmu jako ludzkość czy wspólnota, ale filozofia jest od tego, żeby wytwarzać pojęcie i żeby myśleć nad tym, co jest i nad tym, co wydaje nam się istotne. Dla Quentina Mejazu widocznie, filozofowie zapędzili się w taki róg, gdzie Opętała ich nieśmiałość w stosunku do tego, nad czym jeszcze rozprawiali żywo na przykład antyczni filozofowie. Albo jego najważniejsi, na przykład Alan Badiou, też nie bez powodu pisze na czwartej stronie okładki to, co pisze. Zbliżamy się do końca i będzie pasus o poezji polskiej. I to. No. Nibyle jakiej, to powiedzieć za mało. Eugeniusz Tkaczyszczynnycki, ciało wiersza, książka z tego roku, krótka, wiadomo jak to wiersze. I co teraz zrobić z wami? Co zrobić z tym poetą i z wami na tym kanale, który tak często aż w stronę poezji nie zmierza, mimo że ja staram się być jakoś tam na bieżąco i lubię polską poezję, mogę mówić takie banały. W każdym razie problem polega na tym, że. Jeśli byście nie znali Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, to to nie jest najlepsza książka, od której się zaczyna przygoda z tym poetą. Jeśli byście chcieli się zainteresować poezją, to musicie przeczytać Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Kropka. To jest jakby kanon, klasyk, wybitny, żyjący jeszcze poeta, całkiem nie z tej ziemi. Nie jeden z ważniejszych też dla mnie pisarzy po prostu. Kropka. Więc polecałbym wtedy oddam wiersze w dobre ręce, czyli taką dłuższą książkę z pierwszymi dziesięcioma, czy, czy jakoś coś koło tego tomami tkoczyna dzieckiego w jednej książce. Bardzo polecam, ponieważ ta poezja nie jest poezją, gdzie każdy tomik jest jakoś znacząco inny, że to jest zabawa językiem, to jest właściwie saga rodzinna. Czy to jest też saga? Powiedzmy autobiograficzna w tym sensie, że zdaje się, jakoby podmiot wierszy nam się spowiadał z wszystkich najciemniejszych, najmroczniejszych, jednocześnie jakoś najbardziej intensywnych odczuć w stosunku do świata, do swojej matki, do swoich kochanków, do Boga i do śmierci. Często w polskiej krytyce literackiej się powtarza to sformułowanie, że to jest taki barokowy poeta trochę, czy wracający do tej tradycji najbardziej przez to myślenie i kontemplowanie nad śmiercią, czy nawet takie wyśpiewywanie jej, oczekiwanie jej, oswajanie jej i wszystko, co by się wiązało z tą płaszczyzną takiego memento mori plus religijnego niemal, mimo że bez obecności silnej Boga, doświadczenia. Tak by to mniej więcej rozrysować należało, i one brzmią świetnie. Najbardziej właściwie w Dyckim lubię e, to, w, w jaki język ściśle mnie zaprowadza, plus to, że możemy później całą tę historię traktować jako właśnie taki serial, czy jakąś sagę, wielką powieść pisaną wierszami o człowieku, który jest prawdziwym wyjątkiem. W ciele wiersza coś się zaczyna zmieniać, w tym sensie choćby, że Eugeniusz Czeszynadycki mówi, że już nie jest na lekach psychotropowych. Co istotne dla całej tej opowieści, to to, że schizofrenia odgrywa w niej kluczową czy zasadniczą rolę, mimo że może nie jest żadnym rzeczywistym faktem z życia Eugeniusza Czeszynadyckiego, chociaż wszystko by na to wskazywało. Tutaj się żegna już z tymi tabletkami i zaczyna też mówić właśnie o wierszach. Czy najbardziej widać to, że tutaj kontempluje to, że jest poetą i że jest czytany, że wychodzi trochę z tego udawania, że jest pozaczasowy, do momentu, kiedy mówi, że będzie nadal się zasłaniał różnymi imionami i nazwiskami, które nic nam nie mówią, a pochodzą z kresów polsko-ukraińskich, ponieważ polsko-ukraińska tożsamość też jest wpisana w tę poezję. Bardzo mocno. Jest kilka takich motywów tej poezji, które są potężne i polecam każdemu, polecam każdej czytelniczce. A może kiedyś jeszcze więcej się o dyckim powie, czy o dyciu, jak się go pieszczotliwie określa tu i ówdzie. Na koniec serial, który tak polecam, a trochę wiem, że to jest w ogóle rzecz, o której ciężko rozmawiać. To się raczej czuje gdzieś w bebechach, w jakichś. Przełyku w gardle jak się ogląda Farrow vs. Allen o historii tej rodziny o przemocy o molestowaniu o wszystkim tym co na razie nie jest rozsądzone przez odpowiednie instytucje sprawiedliwości ale wszystko na to wskazuje że przez ostatnie 30 lat Woody Allen wypierał się czynów pedofilskich i teraz powstał serial który pokazuje nam tę historię z perspektywy ofiar nie ma y, żadnej dyskusji nad tym, którą stronę tutaj bym wybrał, y, czy ja zachowuję dystans wobec y, tego, co tam się dzieje. W pewnych momentach, zupełnie tak jak Quentin Mayazów y, po skończoności, decyduje się być metafizykiem po to, aby ewentualnie zrewidować swoje poglądy, kiedy okazałoby się, że właśnie wymyślam coś albo daje się ponieść emocjom, które nie są osadzone w rzeczywistości. Tutaj wszystko na to wskazuje na co chce Mia Faro nam wskazać razem z całą ekipą realizatorską i rodziną, czy przynajmniej częścią. Samu Dialen się oczywiście wypiera tak, jak się wypierał. I to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że było pozytywnie, było bardziej negatywnie od tej strony takiego schodzenia do ciemnych sfer. Myślenia o świecie, zupełnie tak jak w żyjąc, tracimy życie Marii Anion, czy książce o życiu i śmierci, a, a ze szczególnym uwzględnieniem tego drugiego, zupełnie tak jak u dycia, który zainteresowany śmiercią był zawsze, a jednak, mimo to, można poczuć yy, odrobinę. Yy optymizmu, że można jeszcze więcej czytać, oglądać, dobrych rzeczy później dyskutować, na przykład w komentarzach. Oczywiście ten mój taki infantylny ton pod koniec odcinków to już jest chyba standard. W każdym razie bardzo dziękuję za uwagę. Łapkujcie, bo jest to bardzo miłe widzieć, że komuś się to podoba, także aż chcę sobie na tą playlistę lubię na filmy dodać. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.